Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Witajcie, moi drodzy. Ja jestem Kocur, a to jest kolejny sklep Fortnite. Dzisiaj jest 27 listopada 2019 roku. Jest środa i zapraszam bardzo serdecznie. Waszą decyzją, ja też głosowałem na Riley. Riley jest już w sklepie, więc zajrzyjmy, co tutaj mamy. Mamy bardzo fajną skóreczkę w bardzo fajnych spodniach, takich dosyć fajnie szczegółowo zrobionych. I zgrabna, całkiem przyjemna. Takie jakieś paski, ochraniacze na kolanach. Czerwone wysokie, znaczy buty wysokie z czerwonymi sznurówkami. I do tego mamy plecaczek na plecach. Duchowy, modny i nawiedzony. Kontynuowany jest klimat duchów. Duch ulicy. Tak się nazywa Riley. Taki ma opis Riley. Z takiego zestawu pochodzi. Duch ulicy, przepraszam najmocniej. Dobrze, zobaczmy, co jeszcze mamy w sklepie. Mamy Riley. Mamy, moi drodzy, powrót do sklepie Muchołapka. Czwarty sezon się kłania. I proszę, mamy takiego kolegę, który ewidentnie tutaj jest wegetarianinem. Do tego ma wegetariański zbierak w postaci pnącza. Fajnie się to pnącze ma, fajną animację. I do tego lotnie mucholotka, czyli taką mięsożerną roślinkę. Część zestawu mucholapek. Proszę bardzo. Co mamy jeszcze? Mamy zadziorę w sklepie. Z plecaczkiem walczniczym łoś. Z plecaczkiem łoś. Walczy niczym łoś. Nie wiem, jak walczą łoś, ale to jest bokserka ewidentnie jakaś taka. Zobaczmy ją jeszcze w drugim stylu. Tu bardziej wygląda jak bokserka. Rękawice nabijane kolcami. Tu troszkę mniej. Podarte takie getry. Ale całkiem fajny jest ten zestaw. Bardzo przyjemnie jest zrobiony. Także to jest nasza zadziora. Wali topór w zestawie. Cały zestaw nazywa się techniczny knockout. I to jest zbieraczek, który jest dopasowany do tego zestawu. No i do tego mamy oczywiście kolorystykę odpowiednią w malowaniu. Taką turkusowo-żółtą. Co my tu mamy jeszcze, moi drodzy? Bardzo dziwną skórkę. To jest skórka, która się nazywa śpioch. Tak naprawdę nie wiem, co to jest. Gwiazdka z nogami. Na plecach ma marzyciela, czyli taką kulę do usypiania. Dziwny jest ten zestaw. Senne dni. No i oczywiście zbierak. Roześlij trochę słodkich snów. Proszę. No, generalnie nie wiem, komu mógłbym polecić taką skórkę, ale pewnie znajdą się wielbiciele. I latające łóżko, jakby ktoś już potrzebował. Nocny lot, czyli kołderka, poduszka, latające łóżko. No cóż. Oprócz tego mamy jeszcze Rio Grande, czyli bardzo, bardzo fajna skórka z Dzikiego Zachodu, z niedroga i całkiem przyjemna, z bardzo ciekawym plecakiem. Takim z amunicją i tutaj widzę kolba na broń i jakaś derka czy jakiś taki kocyk do spania. Dzicz na zachodzie. Ewidentnie nawiązanie do pamiętacie jak, prawdopodobnie pamiętacie jak krzywe zamieniły się w miasteczko z Dzikiego Zachodu. Dobrze, mamy szkarnowadną obrończyni za 800 fałdolców. Prosta i przyjemna i naprawdę fajna skórka dla tych niskobudżetowych, z tych tanich, jak najbardziej polecam. Jedna z ładniejszych. Co my tu mamy jeszcze? Dla Riley mamy specjalne malowanie, tego nie zauważyłem wcześniej. Dopasowane kolorystyką.
do ducha ulicy. Całkiem fajnie wygląda. Powiem wam, dobrze się skaluje. No i mamy trzy emotki w ciągu. Fajna muza. Bardzo fajna muzyka jest przy tej emotce. Kciuk w górę, znaczy kciuk w dół. Proszę bardzo, to trochę przesada, że jest. Powinna być emotka, gdzie jest i kciuk w górę, i kciuk w dół w jednej emotce, a nie trzeba wydać 400. Bez przesady. To naciągacie nas trochę, panie Epic. No dobrze, ale mamy całkiem fajny sklepik na 27 listopada, czyli na środę. Zapraszam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. I do zobaczenia wieczorkiem, moi drodzy, na live'iku. Zapraszam. I jeżeli chcecie pomóc, to oczywiście zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz. Napiszcie, czy Riley wam się podoba tak samo jak mnie. I do zobaczenia. Życzę wam wspaniałego, miłego dnia. Trzymajcie się. Hej, hej.